Dzień dobry Państwu. Nazywam się Konrad Ciuba. Z zawodu jestem prawnikiem, doradcą obywatelskim oraz mediatorem. Na co dzień mam przyjemność współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma z siedzibą w Katowicach. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przekazać kilka istotnych informacji na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja. Drodzy Państwo, epidemia koronawirusa sparaliżowała m.in. wymiar sprawiedliwości. W chwili obecnej sądy powszechne zajmują się wyłącznie najważniejszymi i najpilniejszymi sprawami. Jednocześnie wiadomo, że nawet po zakończeniu epidemii sądy będą potrzebowały wielu miesięcy czasu, aby uporać się z natłokiem spraw. Obecna sytuacja może być źródłem wielu nowych konfliktów, ale też mogą zaogniać się dawne spory. Wszyscy wiemy, iż są przecież sprawy, które nie powinny czekać, a ograniczona praca sądów uniemożliwia ich załatwienie. Ich skuteczne rozwiązanie, zwłaszcza teraz, wymaga elastycznego i niestandardowego podejścia i spojrzenia. Powstaje więc pytanie, czy istnieje alternatywny, tańszy i szybszy sposób rozwiązywania sporów, który już dziś pozwoli stronom załatwić ich sprawy, a w przyszłości odciąży wymiar sprawiedliwości i przez to ograniczy przewlekłość postępowań sądowych. To odpowiedni moment, drodzy Państwo, na docenienie alternatywy, jaką niewątpliwie jest mediacja. Mediacja daje stronom takie możliwości, a udział mediatora ułatwia wypracowanie kompromisu satysfakcjonującego dla wszystkich zainteresowanych. Mediacja ogranicza także pole przyszłych sporów. To jedna z metod pozasądowego rozwiązywania konfliktów, prosta i przyjazna dla stron. Najprościej rzecz ujmując, jest to rozmowa w obecności mediatora, czyli bezstronnej osoby trzeciej. Zadaniem mediatora jest prowadzenie rozmowy w taki sposób, aby strony się usłyszały, aby się zrozumiały i skupiły na szukaniu rozwiązania konfliktu w sposób akceptowalny i satysfakcjonujący dla obu stron. Drodzy Państwo, rozmowa z mediatorem może być też świetnym przygotowaniem do polubownego załatwienia sporu, a także do podjęcia negocjacji. Co ważne, mediację można prowadzić w zasadzie w każdej sprawie. Mediacja może być, jak wynika z mojego doświadczenia, prowadzona w większości typów sporów, w szczególności w sprawach gospodarczych, sprawach cywilnych, czy też sprawach z zakresu prawa pracy. Trzeba również zwrócić uwagę i podkreślić, iż mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem, ani doradcą. Mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest wspieranie stron w drodze do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Co warte podkreślenia, większość spraw skierowanych do mediacji udaje się załatwić zdecydowanie szybciej i taniej niż przy wykorzystaniu drogi sądowej. Nieodpłatna mediacja może być realizowana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Rozmowa telefoniczna z mediatorem będzie niewątpliwie dogodna dla osób starszych, dla których aktualnie wyjście na zewnątrz stanowi największe zagrożenie. W tym rozwiązaniu mediator może w znaczący sposób załagodzić powstały spór. Oczywiście zachowując podstawowe zasady swojej pracy, czyli bezstronność czy też obiektywizm. Drodzy Państwo, nie musimy biernie czekać. W czasie epidemii koronawirusa rozmowa z mediatorem jest środkiem dostępnym od zaraz, bez konieczności wychodzenia z domu czy też z biura. Dlatego dziś chciałbym Państwa serdecznie zaprosić i zachęcić do korzystania z nieodpłatnej mediacji jako sposobu na polubowne rozwiązywanie sporów. Dziękuję bardzo.